Dobrze, to teraz tak. Lekko umyjemy tutaj te wycieki, co tu się dzieje. No i skrzyniec trzeba będzie zobaczyć, hamulce też tu się umyje. Dobra. Ja to się tym... Maciek, miodowy. Chodzi o to, że miodowy. Masz natchnienie, bo on jest taki sam jak twój. No to trzeba zrobić. Tym bardziej po prostu masz natchnienie do pracy. Jak w ogóle to po umyciu? No to dobrze, no. Bo wyszło parę różnych niespodzianek wyszło. A co wyszło niespodzianek? Na przykład deski, jakie są pod gardzielą. Do czego nas służą? Chyba tam jest fartuch rozwalony. Widziałeś, jakie tam coś listy podkładał? No, ktoś ten fartuch docisnął tutaj deseczkami. Bo tam powinna być wyczystka do chwytacza kamieni, tak? To jest wyczystka i ta guma widocznie jest wypracowana stara. Trzeba wymienić gumę za uczynioną gumę, będzie ładnie przylegać. Chodziło o to, że stara guma siadła już po prostu i wiesz. I ona nie no właśnie, i ktoś tu deski. No to żaden stolarską metodę zastosował. No zastosował ale ktoś ładnie metodę. Ładnie podocinał, widzisz? Zastosował ktoś metodę, żeby nie gubił. No to wszystkie chwyty dozwolone. Dobra, kolejna niespodziankę. Kolejna. Na pewno hamulce były rozbierane, bo na silikonie są. I kolejna rzecz, to tu jest pęknięta osłona. Tutaj. Tak, ja widziałem tę osłonkę pęknięta. Jest na jakimś spawanym tym, nie? Tak. A ciekawe, czemu tam jest... Aha, tam było też spawane. Tam jest spawane, było, wiesz co tam było urwane, bo tam jest taka przeciwblacha na dół to schodzi. I tam są takie te kątowniczki. A. One były oberwane, te kątowniczki. I one są od strony mucarni i pewnie może kiedyś się zapchała albo coś, chociaż tak. Klucz był nieurwany. Zresztą inaczej, one na zgrzewach, na spawach były podgrzewane, to pewnie mogło się oberwać. Bo tu zgrzewy to wiesz, zależy kto jak ustawi zgrzewarkę. Jak jest dobrze ustawiona, że przetapia, to okej. Okay. A jak nie. No widać, jest, że tutaj te dwie głowiczki wymienione, tak? Głowiczki wymienione, ale i tak cieknie, tak? Nie wiemy gdzie cieknie. Jak to wyschnie, to będzie widać. Chociaż tu już chyba olej jest. Czy to woda? Jeszcze woda. No to trzeba dmuchać i się okaże, nie? To jeszcze nie wyschło. Musi wyschnąć. Kolekcjonerski kolejny, nie? W całej stacji są trzy kolekcjonerskie. Twój, ten miodowy i ten, i czerwony. Trzy kolekcjonerskie. Tu jeszcze widzę, ktoś na drucie przywiązał te przewody na drucie są związane. No tak, bo tutaj powinna być rurka, nie? Ktoś to przywiązał i nie chciał po ziemi leciało. Ale gdzie płynęła rurka? Tu pewnie są takie rurki kawałki odginane. A, i ktoś węże założył, bo widać, że no ale rurki, wiesz, ten, wiesz jak się rurki niszczy, nie? W jaki sposób? Nie. Bardzo prosto. Jak komuś się śpieszy i nieumiejętnie założy tylko jedną stronę i jak opuści na dół, no to wygnie rudki i złamie. A, bo tu sposób. Te blokady masz, no rudki pracują na tych, one pękają przez to, bo one tu są połączone siłowniki. I teraz tak, jak ktoś podniesie do góry, zabezpieczy na jednym z jednej strony zabezpieczenie, opuści na dół, zegnie rudki. No i jest. To nie ktoś, tylko sam tak zrobiłem i tak zrobimy, jak to jest. Trzeba, jeżeli się ustawia blokady, to trzeba obydwie. Tak. Spawane było z jednej i z drugiej strony. No spawane było, to tak. Coś tam nawet więcej pękło. Gdzieś ktoś już zdążył. To tak podobnie jak tym twoim było tak pomękane, nie? No. No to jest dolegliwość bizonów. To musiał gdzieś tu tak inaczej. No to jest największa dolegliwość, że tak naprawdę to z fabryki są słabo poskręcane. Jak jest raz słabo skręcone. A, bo to trzeba było do śruby dokręcać. Tak, to znaczy fabrycznie nikt nie sprawdza. To jak przychodziły fabrycznie bizony, to trzeba było dokręcić do wszystkie śruby, ochłapać, gdzieś luźne. No tu nawet nie ma podkładek sprężystych nic. A co, luźne są śruby? No ta jest luźna. Rusza się. No pewnie. To jest, słuchaj, teraz później jest bolączka taka, jak to się trochę zrobi, zrobią się otwory.
No to jak one już zrobią się... Coraz więcej się rotuje. No to wtedy coraz to więcej. Przy każdym tam ruszeniu, hamowaniu. Czyli trzeba było co jakiś czas tak naprawdę to dokręcać. No, co jakiś czas nie. Tak naprawdę na 5 lat. Fabrycznie jak jest nowe, sprawdzić raz i wtedy powinno chodzić. A jak się tego o to zaniedba, no to później jest taki efekt, że jest pęknięty. Dobra, będziemy no i działać. Musi być koniecznie ta poprzeczka, nie tam z tyłu, bo ona też tu nie trzyma. Aha, to jest to tak, tam to musi się solidnie trzymać, ten kątownik. No, bo tam będę na dole, to zobaczę, co się dzieje. No dobra, tak ładnie wymyłeś, dobra. Rurki są. Tak, dobra. Kolor jest ładny, nie wypowiały. Ważne, najważniejsze, że kolor ładny, to powinien dobrze kosić. Czy to będzie... Sylwek się powie wypowiedzieć, kto jest ten kolekcjonerski? Czy do pracy się będzie nadawać? Czy do pracy? Panie Wacek. Jak Wacek, kto jest kolekcjonerski według Ciebie? Ja bym nikomu nie napuścił do pracy. Jednak do pracy. Tak. Dopuścić do pracy. Dopuścić ale do lekkiej, pracy. Żeby się nie przemęczał. Tylko dbać o to, żeby był garażowany. No i żeby nie stał... Nie dopiero stał ten... przyjechał i jest w garażu, no to zobacz. No jest na warsztacie, na razie na serwisie. Co prawda ten kombajn nigdy nie był myty, ale tu żeśmy zrobili takie małe barbarzyństwo z racji tego, że był strasznie zawalony olejami i smarami. To tutaj, z naszej strony barbarzyństwo. Tutaj na przenośnikach, znaczy na rozdzielaczach, no tu było no, tyle smaru, że to było nie sposób umyć. A właśnie którego był Sylwaj? 84, nie? Czwarty, no. 84. No to już był w wersji trzeciej. I też nówkę mieliście, to był nowy. Nowy kombajn, no. To nie nowy. Nowy też. Trochę nas martwi parę rzeczy. A on to był Bizon i on miał jeszcze coś dodatkowo do jakichś czegoś. Co tam pisało na nim? Bizon coś tam. Bizon coś tam, no. Co tam pisało na tym opisie? Bizon Super. Co? Bizon Super. Super chyba. Chyba Super. Pisało super. Takimi... Bizon no. I Super pisało takimi... A, małymi. Bo były stale jeszcze nakleje te emblematy. To może nie było 8-4, ale już były naklejki chyba, nie? Ja już nie pamiętam. Naklejki, były naklejki. No. 84 rok. No, a ten, który to jest? 87. Ale to już taki jest, można powiedzieć, pierwsze żniwa 89, z tego względu, że on już ma te kierunkowskazy. To rok boczne. Właśnie miał, nie, Sybek? Właśnie miał kierunkowskazów. Ma te kierunkowskazy boczne i ma światła stopu jeszcze. Tu miał tylko. Tych nie miał, nie was? Nie, no te weszły dopiero w 87 roku nie, właśnie. Nie, bo to nie, tego nie było. Mu jeszcze, że tak powiem, do tej pełnej wersji piątej, finalnej, brakuje właśnie, żeby pas był zakładany nie na ten krzyżak, tylko, na hederze, tylko żeby była korba i napinacz. To jest taka wersja 4,5 chyba. No bym powiedział, że to... To jest 4,5? Taka bym powiedział, 4,9. To jest przejściówka taka. 4,9 już nawet bym widział. Przejściówka do piątki, słuchaj, dobra. Bo piątka to już jest po liftingu, a ten jest przedliftingowy. Nie, no tylko z tym krzyżakiem. Można by tak określić. Z tym krzyżakiem jeszcze jest tylko to. Ale były już miodowe kolory, które kombajny, ten, które już nie miały właśnie tego krzyżaka. Tylko że już w 88 roku. A zobacz, oryginalnie, bo to chyba wygląda ten. Oryginalnie chyba nie była założona, bo tego chyba nie odkręca. Podkładka powinna być. No nie było. Oryginalnie nie było podkładek? No nie, no tu nie. Wydaje mi się, że powinna tu być. Tu nie było akurat, nie? Co? No tak wygląda. Tak nie wygląda, żeby ktoś to odkręcał. Nie. Wygląda na to, że tą śrubę zetnie. Nie ktoś długo. Zapomniał o podkładce prawdopodobnie. A z tej strony jest? Też nie ma podkładki, widzisz? I śruby są zaspawowane. Brak powinien produkcji, jest ciekawe, czy nie są... No ale... właśnie nie wiem, kto jest, to wygląda jakby był oryginał, ale... To jest oryginał. Wątpię, że ktoś to są podkładki powyrzucał, a zresztą po co by ktoś miał to rozbierać? No bo otwór jest podłożny, to podkładka być powinna. Słuchaj, nie wiem. To trzeba wygląda, zobaczyć... To wygląda, że to jakby była szpilka w ogóle. To jest szpilka zaspawana, przyspawaną nakrętką. No to tak oryginalnie zostało zrobione? Tak. Z braku laku. To był 87 rok, to był czas. Płocki już schodził na te. Na psy. Nie, jeszcze były. To były jeszcze 4 lata produkcji powyżej 5000 rocznie. A kto po waszego jeździł Bizona? Sami. Sami, nie? Ekipa wyjechała, bo to było kombajnu chyba 3 sprawy. Oni wtedy. Nie, 4 prowadzili. Ktoś tutaj do tego. Z tym. Smołucha był. Z Piwkiem razem. Jońskiego i ktoś dowodnicy, nie? No dowodnicy. 4. Wszystko przyjechały i wszystkie przyjechały 4, te wszystkie czerwone, jednakowe, identyczne były. Jońskiego to mało chodzi. Szkoda, że nie włączyłeś mocarni, bo byś pokazał tutaj Sylwestrowi, że po włączeniu mocarni w ogóle nic nie stuka, nic nie puka, nic nie trzeszczy. On tak cichutko chodzi, naprawdę, tak. Bardzo fajnie chodzi. Cichutko. To też tam blacha powijana taka, nie wiem. Ona była taka tam. Tam ktoś coś grzebał, nie wiadomo co tam się działo.
ale tak patrz, ma jeszcze te... jak od kamieni, nie? Ta blacha to... Widzisz, ma te jeszcze te małe zakrętadła, bo już później z tych czerwoną są takie na prędzie wydłużone. A tu z tych pierwszych były właśnie takie... Dłużasy. Ale o czym mówimy? O tych motylkach? Tak, te motylki to są... wersja 4,5. Bo tak. Wersja 5 już zauważ ma takie długie motyle. Do zakręcenia masz takie długie. A, że są takie malutkie. Chwycić, no. A, wiem o co chodzi, że, tak, są... Ta jest 4,5. Że bardziej wystają do przodu. Bardziej. Tu widać, że ktoś spawał, coś złamał się ten pręcik. Nie, no tam już jakiś olej kapi, widzisz? No. To coś tu kapnęło tam. Ta. To olej by aż tak leciał? To woda kapie tam. Mi się zdaje, że woda jeszcze może wylatywać, bo on dobrze jeszcze nie wysył. Coś kapło właśnie. Ale dla ciebie ten bizon, ja widzę go ogólnie, to jest prawdziwa uczta. Ty jako największy pasjonat bizonu. Tak, a zwłaszcza koloru. Praktycznie tak, tym bardziej miodowy. Jesteś największym pasjonatem chyba bizonu w Polsce, mogę cię ogłosić. Chyba tak. Nie, no chyba no jak? No ty. Co? To, że wyjechałem po kombajn 20 km, jak jedzie, zobaczyć. Gdzie bizon, no, to pan. No ale znasz drugą taką osobę, co by aż tak był zaangażowany w życie bizonów? No są takie osoby, są. Dużo nie ma. Ja osobiście znam ciebie najbardziej takiego zaangażowanego. A no właśnie. No tu najbliższy. Może w obrębie 20 km to nie. To nie ma za dużo. Co? No, w obrębie 20 km to jest jedyny. To jedyny Ale naklejka tutaj coś kurczę. Zostało ogłoszone, że bizon jest dla gości, żeby było wiadomo. Tak, bo to ten bizon nie należy na mnie, do mnie. To no, jest no, siostry no, bizon, no, tak? 59397. Siostra miała bizon. Ona też marzyła, żeby mieć bizona kolekcjonerskiego. No i nabyła. Będzie siostra, miała... tak? Tak, siostra. Tak. Jest. Tak. Marzyła, nie? Sylwek, co to się jej mówiła? No jak nie? Mówiła, że jakby miała pokaż być tam, Sylwka. Jakby miała bizona kolekcjonerskiego, to by była... Tak, to, już tak, to by była guru. Teraz by się guru jakbyś miała. Co? Nie, no ten kombajn jest dosyć fajny. Nie można powiedzieć, że jest zły, bo... Najważniejsze, że nie ma korozji, no. I że w miarę te poważne rzeczy są... niezniszczone. Nie no, on ma potencjał do zrobienia, na pewno ma troszkę takich jakichś tam niewielkich uchybień, ale to no idąc, na pewno można... Idąc można, punkt można... po punkcie, wszędzie się coś znajdzie. No cieknące siłowniki uszczelnić, tak? Uszczelnić no tak. Tutaj te wycieki trzeba by było, bo to też będzie brzydko wyglądać. Wacek, no słuchaj, trzeba powiedzieć tak, jeżeli jest do niego zapłacone 38500, to teraz do niego dokładając jeszcze nie wiem. Około 5000, no bo miałem pójść do podajniki, bo trzeba było wozu do podajniki, trzeba by było może łańcuchy do podajników. No pewnie jeszcze parę łożysk. Parę łożysk jakiś tam, parę pasków. Ja myślę, że 4-5 tysięcy, no to rzeczywiście może wyjść z niego taka igła, naprawdę, na którą można naprawdę liczyć do pracy, nie? Bo taka jest rzeczywiście. Zastanawiam się jedna rzecz, że w sumie to on szczególnie nie jest wypracowany. Ma 2000 motogodzin, a ma przetarte podajniki. Bo wszystkie żmijki to nie są podużywane, czyli tak jakby nie przeniosły dużo, że tak powiem, materiału. No region, z którego pochodzi, to też wygląda na to, że tam zboża nie są za zbyt intensywne. A podajniki się przetarły. A to może nie wynikać z tego, że były niewłaściwie pasy na te łańcuchy na ciągnięte? Nie, to nie ma znaczenia. Bo to łańcuch to i tak ci będzie obwisał. Ale on idzie tutaj po dole gumą, tak? No, on górą ciągnie, dołem schodzi, łańcuch pusty. No, ale mimo wszystko, pytanie, czemu one tutaj są po prostu zdewastowane? Ja się zastanawiam, czy czasem ktoś do nich może, tych grodzi ktoś nie łatał już. Bo wątpię, żeby on do łatania grodzi. Żeby nie był tu przetarty, tylko czy czasem on a nie... A patrzę, tutaj ma na przykład rdzej, tu nie wiem, czy nie jest dziurka, to jest ciekawe. Może był z jakiejś słabej blachy niezakonserwowanej zrobiony albo coś. Bo cały kombaj ogólnie rdzy nie ma nigdzie. Natomiast na podajniku rdzej jest, to jest ciekawe. To jest zastanawiające. Może w garażu coś zaciekało. Może w garażu coś zaciekało. Akurat w podajniki miejscu? To mogą być dwa do wymiany. Ten jeden i drugi, nie? Ten też tutaj. I to też na całej długości ma, tak? Ale... To ci powiem, ale jeszcze nie spotkałem bizona, który by miał super dobre hamulce. Bizonie hamulce to było znaczy w tym, wielka lipa. Nie tylko w tym jeszcze jest, nie w tym. Ja w tym jeszcze jest taki problem, że nie ma w ogóle ręcznego, który... No. Który ktoś zdemontował, nie wiadomo. Ale w ogóle było z hamulcami w bizonie to albo jak albo nie było, to nie było, a jak coś zrobione były, to zaraz nie, gorące nie, albo to. No to trzeba je dobrze ustawić. Ludzie popuszczali, no precyzyjnie. No ja się staram tak ustawiać, nie wiem czy to jest dobra metoda, tam znajomemu jednemu zrobiłem, był zadowolony. Uniosłem kombajn i ręką kręciłem koło i regulowałem na tyle, że dopóki nie czuję oporu w kole. No to jak jest logicznie, tylko że to tak, no to no, później... To...
później pojedziesz w pole, inaczej, te dociski chyba nie zawsze dobrze cofają, później gdzieś cofniesz coś, to się zawsze gdzieś, jak było dobrze tak wyregulowane, że ten, no, na cyk jest hamulec, pojeździłeś trochę już gdzieś gorąco, dymi się, no to trzeba było to ludzie tylko przeważnie jak coś zobaczą, że się gorące zaraz odkręcają i chuj. Bez hamulców lepiej no jeździć, coś się nie zapalić. Gorące. No ze strachu zaraz, no, nie? Tak, bo gorące wgniwa i no. Tam, no to tak nie jest. No, popuść ten hamulec, znaczy, w polerę. Tam nie jest tylko gorąco, tylko zazwyczaj idzie smród i dym ze spalonych tarcz. I to jest niepokojące. Sam widok wgniwa gdzieś jakiegoś dymu albo coś, to już jest ten. To już daje do myślenia trochę, no. Tak, no, w polu można sobie nie poradzić z ogniem. No nie, zwłaszcza wgniwa jak jest sucho, jak tam gdzieś dym zacznie wychodzić, to, no, Jak dzisiaj wieje wiatr, poszłoby po łanie i do widzenia. To znaczy, że generalnie jak to się zaczyna palić, to od razu jest wiatr, nie? To no takie, ja nie wiem, skąd się robi ten wiatr. No wiatr się pojawia z różnic temperatur. No tak, no ale to jest tam, no sprzyja gdzieś, no zaraz, ale tak od razu nawet małe ognisko zapal sobie, tak. Coś i zaraz jest wiatr. No to chyba ciepłe tak nie nagleje. Na powietrze ciepłe i zarabia ten... Małe ognisko nie nagleje atmosfery dalej. No może i tak. Zawsze. Aż nie tyle chyba. Teraz tu jest miło popatrzeć, że tu jest wszystko ładnie, elegancko. Prawdziwa uczta. Prawdziwa uczta dla oka. To no prawda. Ja właśnie w tamtym chciałem tą belkę umyć, nie? Przed ale włożeniem. Ale skrzynie biegów też robił, widzieli, bo są nakręty odkręcane. No są pokontrowane. Oni robili, tam ktoś mówił, fabrycznie, ktoś tam im wymienia jakieś zębatki, bo fabrycznie tutaj idą nakrętki na 14. Ale kontry są, to widać, że to już jest. Patrz, ten siłownik też cieknie do zrobienia. Widzisz, tamten też? Tym przecieka siłownik trochę. No jest olej, świeżutki tak, olej leci. Tak, tutaj, uszczelniacz tutaj. A, bo z góry płynie. Z góry spływa. A tamten? Zobacz tamten. Ten? Ten jest... Też jakaś stróżka jest mała, ale ten jest tak niedokładnie umyty. Będzie poprawić. Te mnie tutaj śruby zanurtowały, że ona jest luźna, nie? Że ta śruba w ogóle, o, się kręci, to jak to ma co tu trzymać, to nie? To też jest bolączka. Tak, to luz jest, złapie luzu, co się jeździ i później są tutaj to znaczy pęknięcia, bidon, nie pęknięcia, zaraz pokazują. Nie? Ten bidon super tak naprawdę na skrzyni od rekorda, to jest naprawdę już wtedy, uważam, to jest bardzo dobre rozwiązanie. To tutaj no ta skrzynia ogólnie jest bolączką. Nie bez, cały układ jezdny. Nie bez przyczyny to zrobili w wersjach późniejszych, ale się dopiero po 20 latach zorientowali, że tak można zrobić. No najlepszy to jest ten model, co tu mówię, leset super na eksport ze skrzynią od rekorda i na tym. Na hydrostacie. Na hydrostacie. No to już jest, wiesz, wysoka półka, ale to były drogie kombajny, a do PGR-ów, SKR-ów nie nadążali tych robić, a jeżeli by mieli tamte robić, to w ogóle by było, braki by były. Nie nadążały robić, bo się szybko psuły i musiały robić, aby zrobiły coś konkretnego, to może się... Nie, no ten kombajn według mnie był przewidziany na 8-10 lat. No tak mi się zdaje. No ile w PGR-ze kombajn wytrzymywał? Oj, i zmiana. PGR-ze nie pytaj, bo PGR-ze niektóre rzeczy, no to tam... No powiem inaczej, jak kupowali do PGR-ów te kombajny, tak? Czy były jeszcze bizony 40 w PGR-ze? Już pewnie nie. Nie było już. Zresztą bizonów 40 potrzeba bardzo mała seria, nie? Pęknięte. Słuchaj, ty nie mów o ludziach z PGR-u, bo oni mieli szczególny talent. To tak niektórzy się znali, niektórzy... Wyobraź sobie, że tam było tak, że ktoś pracował i dostawał, że ma iść na kurs kombajnisty, nieważne czy miał talent czy nie. No i później... Przychodził i wiadomo, miał skończony kurs i musiał pracować. To pękło tu i tam od tego wygięcia tu? Co? Nie, od wygięcia nie. Nie. To było u niego złamane. Aha, tak, to wiesz, co to na to mi no gdzieś... Gdzieś to obdzielano, co to gdzieś musiała... Popękać, ale czemu? To od jakichś pewnie przechyłów, od czegoś takiego. Skoro pękła oś, to myślę, że były duże gdzieś jakieś dziury i ten header trochę się musiał gdzieś kołysać. To trzeba pospawać. Wypadałoby najbardziej nowe węzłówki wciąć. Te wyciąć zupełnie, wyrzucić, bo one już nigdy nie stworzą tutaj monolitu. Skoro fabryka nie zastosowała tutaj tylko spoiny, tak, między tymi kątownikami, tylko to. Spaw jest od strony zewnętrznej. Wystarczy ładnie sufierką podciąć, odciąć i wstawić nową taką samą węzłówkę dociąć. Mhm. I wtedy położyć spaw od spodu, zaszlifować. No i wtedy już będzie ok. Jakie są prognozy, czy Gośka będzie już przyniesie kosić? Gośka? No tak, dziadek już tu się wiele... Prognozuje na tak, bo dziadek chciał remont przeprowadzać sam, ale mówię, że tutaj na serwis do gospodarstwa... Pod twoim okiem tak, może szybciej będzie z serwisu. Tak, i ma tutaj właśnie, no bo tam, no to co on tam sam dziadek narobi, a tutaj to wiesz, zawsze mu tam pomożemy trochę.
No jakoś... myślę, że tu jest trochę roboty, dla jednej osoby będzie ciężko. No te gumy pomożemy wymienić. No same przenośniki wymienić. Tak, no, przenośników to chyba nie będzie chciał dziadek wymieniać w tym roku. Ty? No nie wiem, chyba nie. No jak, z dziurawymi będzie kosił? Oni to nie mają. No jak rzecz nie mają. Dobra, Gośka od razu posieje, Boże. Słuchaj, po co mam być taki dokładny? Później będzie musiała... cholera, czego się nie dotkniesz, się wszystko urywa. Później będzie musiała uprawiać, tak to od razu będzie miała posiany. Nie, no jest dziura. Tam trzeba tym, podsiewaczu trochę dziurek nawiercić, to faktycznie posieje. Tylko przetalerzować i gotowe. Co? Nie, tak patrzę na akumulatory, że każdy z innej parafii, ten jest 125 Ah, ten 120. Może puszcza. Jak jest przechylony nawóz? Bo tu jest, słuchaj, tu jest regulacja, żeby było gardzieli, nie? Tu masz, czekaj, z tej strony jest regulacja. Tu jest to, gardziel się pochyla w danym kombajnie, na tych szpilkach się przestawia, nie? Tu. Aha. Nie wiem, jak tam jest przestawiony, pokaż. To jest, tu jest niżej. Tak, jest niżej? No to tutaj trzeba poróżnić te śruby i unieść do góry. I wtedy header się ustawi względem kombajnu. No właśnie. Tak naprawdę to zawsze, jak się kosiło, to... lewa strona headerów w bidonie powinna być niżej. No bo zawsze, czekaj, tak? Bo jeździsz na rurę, no to lewa strona jak jest niżej, no to lewą zbierasz, ewentualnie prawa ci nie bierze. Aha. No bo jak ci dostanie wtedy ewentualnie od strony prawej, no to jak jedziesz znów, no to tamtą zbierzesz. A co, ta gardziel jest nierówno? No to może być tu niewyregulowana. A nie, no tak, ta od strony schodków jest dużo wyżej. Tutaj trzeba podnieść do góry. Na tym, na regulacji tam. Ale też trzeba wiedzieć, że chyba z jednej strony header jest bardziej ciężki. Od strony napędów jest cięższy header. I to może... No takiej różnicy nie ma, no ile tam masz ciężarów. No jest. 50 kg, 70. No to może być na tyle duża, ta gardziel nie jest aż taka stabilna. Nie, ona jest stabilna dosyć. Może i tak. Nie wiem, że jest stabilna, by nie chciała się prostować. Zobaczymy, co słychać w hamulce. Rozbierzemy te hamulce. Będziemy widzieć, co tam się dzieje. Coś widzę, nie chcę to odkręcić. Poszło. Tutaj przeszkadza rurka. Tu. Też poszło. No dobra, spróbujemy. Bizon na serwisie, w hamulce robię. Tarcze oczywiście zaoliwione, zimmering poszedł, wszystko jest zalane olejem. Bardzo ładnie kombajn się prezentuje na warsztacie. Z0,56x5, 1987 rok, 59397, 3 314 000. Pełna wersja, piąta prawie. E546, przenośnik ziarnowy i kłosowy do wymiany. Na razie może jeszcze w te żniwa posłużą. Lakier w bardzo dobrym stanie. To tyle na ten moment. Bizon na warsztacie. Header bizona miodowego. Kolekcjonerskiego. Wtyczka przyczepy. Ona powinna być trochę dłuższa i tutaj zakładana i to powinno być dogięte. No nie ma jednego klosza, ale te drobiazg, odblaski w bardzo dobrym stanie. Praktycznie komplet osłon. No tu jednej nie ma osłonki. Ta osłonka nawet jest na wałku. Bardzo ładnie. Zaślepki jak w Ursusie.
tyłu klosze na trzy lampki, elegancko, pałąki w bardzo dobrym stanie. Ślimak też bardzo ładny. No jest bardzo ładnie wszędzie, wszystko zachowane.